Książęta William i Harry oddali hołd zmarłemu księciu Filipowi. Wielka Brytania. Książęta William i Harry oddali hołd księciu Filipowi. Książęta William i Harry złożyli w oddzielnych, bardzo osobistych oświadczeniach, hołd swojemu dziadkowi, księciu Filipowi. Mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II zmarł w piątek. Stuletnie życie mojego dziadka było zdefiniowane przez służbę krajowi i wspólnocie narodów, jego żonie i królowej oraz naszej rodzinie. Miałem szczęście, że nie tylko jego przykład był dla mnie przewodnikiem, ale także jego trwała obecność w moim dorosłym życiu, zarówno w dobrych, jak i w najtrudniejszych chwilach, napisał książę William. Jak podkreślił, zawsze będzie wdzięczny za to, że jego żona miała tak wiele okazji, aby poznać Filipa i za serdeczność, którą jej okazał, a także za wspomnienia, które będą miały jego własne dzieci z sytuacji, gdy przyjeżdżał po nie swoim powozem i gdy mogły zobaczyć jego zaraźliwe poczucie przygody i jego psotne poczucie humoru. Mój dziadek był niezwykłym człowiekiem i częścią niezwykłego pokolenia. Katherine i ja będziemy nadal robić to, czego on by chciał i będziemy wspierać królową w nadchodzących latach. Będzie mi brakowało mojego dziadka, ale wiem, że chciałby, abyśmy zajęli się pracą, wskazał starszy syn następcy tronu, księcia Karola. Zawadiacki do samego końca. Mój dziadek był człowiekiem służby, honoru i wielkiego humoru. Był autentycznie sobą, z bardzo ostrym dowcipem, a dzięki swojemu urokowi mógł skupiać uwagę każdego towarzystwa. Także dlatego, że nigdy nie było wiadomo, co może powiedzieć, napisał w swoim wspomnieniu książę Harry. Podkreślił, że zostanie zapamiętany jako najdłużej panujący współmałżonek jakiegokolwiek brytyjskiego monarchy, odznaczony żołnierz i książę, ale dla niego, tak jak dla wielu osób, którzy w ciągu ostatniego roku stracili ukochaną osobę lub któregoś z dziadków, był dziadkiem, mistrzem grilla i legendą przekomarzania się, Zawadiacki masz do samego końca. W tym momencie, dziadku, dziękuję za twoją służbę, twoje poświęcenie dla babci i za to, że zawsze byłeś sobą. Będzie nam ciebie bardzo brakowało, ale zawsze będziesz wspominany przez naród i przez świat. Meghan, Archie i ja, a także twoja przyszła prawnuczka, zawsze będziemy mieć dla ciebie specjalne miejsce w naszych sercach, zapewnił Harry. Zobacz także, brytyjskie media. Książę Harry przyleciał na pogrzeb dziadka. Pogrzeb okazją do spotkania braci. Książę Filip zmarł w piątek rano na zamku w Windsorze w wieku 99 lat. Małżonkiem królowej Elżbiety II był przez ponad 73 lata. Zaplanowany na sobotę pogrzeb będzie pierwszą okazją do spotkania się Williama i Harry'ego od czasu, gdy ten drugi w zeszłym roku po rezygnacji z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej przeprowadził się wraz z żoną do Kalifornii. Stosunki Harry'ego z resztą rodziny ochłodziły się jeszcze bardziej po głośnym wywiadzie, którego wraz z Meghan udzielił amerykańskiej dziennikarce Oprah Winfrey. Para zarzuciła w nim reszcie rodziny brak wsparcia dla Meghan, nierówne ich traktowanie, a także twierdziła, iż ktoś z jej członków wyrażał obawy co do koloru skóry ich dziecka. Oprócz Williama i Harry'ego książę Filip miał jeszcze sześcioro innych wnucząt.